Trochę się tu zakopciło. Cześć, witam was serdecznie. Zacząłem docinanie listew. Te dwie listewki akurat są mi potrzebne do zrobienia prowadnic pod suwklapę. Jedną mam odpowiednią, to jestem tego przekonany. Druga jest niestety trochę za gruba jeszcze. Muszę ją trochę jeszcze ściąć. Zacząłem już przykręcać niektóre elementy do łódki. No, muszę tutaj tą listwę dociąć jeszcze raz. Jeszcze raz, ta jedna jest o pół centymetra za gruba. Dosłownie. Zaraz to sobie zrobię. Zapraszam do oglądania moich filmów. Działam dalej. Co na łódce? Na łódce został mi do wyszlifowania kokpit. Kokpit pracuje nad zamkami i będę zaczynał czyszczenie i malowanie później. I wszystkie szpary wypełnić wypełnieniem kleju i trocin. Jest o pół centymetra wyżej. O taki efekt mi chodziło. Teraz tą muszę tak zrobić, żeby to było to samo. Jeszcze się przyłożę do ich szlifowania zaraz, ale w tej chwili mam dwie równe listwy. No, mogę je przykręcać. Jeszcze trzeba je. Moja czapeczka. Jest dobrze. Ho, ho, ho. O, właśnie. Właśnie. Muszę jeszcze dorobić ten element. To jest element, który jest montowany później jako wykończenie w tym miejscu. I tak, tą listwę później. Z tej strony ograniczę. Te listy dzisiaj wklejam. Teraz dorobię to. Przyniosłem kawałek sklejki. Wyciąć i... W ten sposób mam drugi taki element jak ten, który odwzorowywałem. Jest wzorzec. Tak. To samo. Chciałbym wam pokazać też z bliska suwklapę. Zaszpachlowałem jej brzegi, te z których odrywałem listwy. Jeszcze muszę to przeszlifować i jeszcze raz wypełnić, ponieważ ten klej z trocinami wsiąknął trochę. Także muszę to jeszcze raz przeciągnąć. To jeszcze trzeba dopracować. I wreszcie mogę sprzątnąć te listwy i kawałki drewna spod pokładu.
ostatnie szlify na dachu. Teraz zrobię jeszcze jedno ostatnie szlifowanie dachu. Także tak, mamy tutaj listwę złapaną. Zaznaczę sobie, gdzie ją obciąć. To gdzieś tutaj wyjdzie po skosie. I mogę ją ponawiercać. Przyłożyłem sobie listwę, po której chodzi suf klapa. I zaznaczę sobie teraz otwory. W tej listwie otwory pod śruby. Najpierw sobie zaznaczę ołówkiem, gdzie je wiercić. Trzeci. Czwarty. Gdzieś tutaj mi wypadnie. Czwarty. I ostatni na końcu. W tym miejscu. Czwarty. I ostatni. Tutaj w tym miejscu. Pogłębimy te otwory pod łebki śrub, które później będę mógł zaszpachlować. Kompresor. Wystarczy. Tyle wystarczy. I ostatnie zagłębienie. Dobrze, odkręcę to teraz. Jeszcze muszę sobie tą listwę obrysować. Tak. Żeby później nie przesadzić z klejem. Dzięki temu, co teraz rysuję, to będę wiedział, gdzie nałożyć klej dokładnie. Muszę poprawić te zagłębienia na śruby i nałożyć klej. Tak myślę. I nałożyć klej i wymienić końcówkę w wiertarce. Przed klejeniem oczywiście klejone powierzchnie oczyszczamy benzyną ekstrakcyjną. Benzyna ekstrakcyjna jest dosyć uniwersalna. Mam tutaj resztkę. Najpierw zużyjemy to, co jest resztką. Po prostu przecieramy, żeby odtłuścić klejone powierzchnie. Szybko paruje. Nie zostawia plam żadnych. Przecieramy miejsce klejenia. O, nawet tu się ten okazuje, że to jest potrzebne. Jeszcze raz, wystarczyło mi tego starego, tej starej benzyny ekstrakcyjnej. Tu
tutaj na krawędzi. No to oprócz klejenia to będzie jeszcze przykręcone, ale to sobie zaraz przeschnie. Do klejenia używam kleju do drewna wodoodpornego D4. Klejem tym smarujemy obie klejone powierzchnie. Nie trzeba się spieszyć za bardzo. Mamy dużo czasu. Jeżeli chodzi o ten klej, można posmarować jedną linię ciągłą i później rozsmarować. Teraz posmaruję listwę w ten sam sposób. Najpierw nałożę jedną ciągłą linię. Rozsmaruję paluchem. Klej jest konsystencji miodu. Po posmarowaniu dosyć dokładnym obu powierzchni mogę przyłożyć listwę. I przykręcić ją, ale najpierw ją sobie złapię jeszcze z ściskiem stolarskim. Może coś tutaj zobaczycie. Teraz wyrównam listwę i ściągnę ją ściskiem, tak w tym miejscu. Mam jeszcze możliwość przesuwania jej trochę do tyłu. Tak, wkleiłem, oczyściłem. To jeszcze było trochę ruchome, mogłem ustawić w zależności od potrzeb. I teraz mogę dokręcić listwę śrubami. Użyję do przykręcenia takich śrub. Nie wiem, czy to są oksydowane śruby, czy jakie to są śruby. Zacznę od wkręcenia tej pierwszej. Tej jako pierwszej. Tak, w ten sposób, no, wyostrzę. No. No, teraz wyostrzyło. Tak, śruba jest wkręcona. Wkręcona, zagłębiona. Powinna trzymać. Jest ten moment, kiedy musi ją wciągnąć bardziej. Tak. Ta śruba nie przeszła. Ta też chyba nie przeszła. Jak już to z samym czubeczkiem. Nie, nie przeszło. Bardzo dobrze.
więcej już ścisk stolarski. Tak to wygląda przykręcone i zobaczcie, co się dzieje z tym klejem. Widzicie? Ten klej zaczyna rosnąć. Rosnąć i wypełnia wszystkie szczeliny. Śruby mam zagłębione. Tak, na dzisiaj muszę już kończyć. Tylko jutro pokażę wam, nagram, jak to wygląda po wyschnięciu. I odetnę go jutro, ten klej. Odetnę, jeszcze wyszlifuję. I dopiero wtedy będzie listwa wklejona. Klej rośnie, zobaczcie. Klej D4 do drewna. Po przyklejeniu dwóch powierzchni wcale tak grubo znowu nie smarowałem. Po prostu rośnie. Rośnie jak pianka poliuretanowa. Zresztą to jest klej poliuretanowy. Dobra, to do jutra. Cześć. Mamy 2 dni później. Nie udało mi się przyjść następnego dnia. I nasza spoina wygląda w ten sposób. Wygląda to jak pianka poliuretanowa. Ale ten klej jest twardszy od pianki. Chociaż też mogę go odciąć tak jak piankę. I zaraz to zrobię. Odcinamy go od tej belki. Tak. No jest twardszy. Jest mocniejszy niż pianka zdecydowanie. I mocniej trzyma. I później zrywamy. O, w ten sposób. I tak jak widać, tak praktycznie to jest czyste po zerwaniu pianki. To wygląda. Tak to wygląda. Trochę tu ciemno. Może latarkę włączę. O, teraz. Tak. I po odcięciu odrywam ją po prostu szpachlą. I tak dalej będę to. Może wystarczy, może nie muszę odcinać, tylko wystarczy szpachlą podważyć. No, ta szpachla też jest ostra. Tak to wychodzi. Z drugiej strony podobnie. Za chwilę się tego pozbędę. Dzisiaj montuję drugą stronę. Belkę czy listwę pod ten. I chciałbym zamocować relingi, ale to wam później pokażę, jak już będzie gotowe. Zamocowałem dzisiaj drugą listwę i okucia na dachu, czyli okucie masztu wkleiłem na tym samym kleju poliuretanowym do drewna i relingi dachowe oba z jednej i z drugiej strony. Tą listwę tutaj, którą widzicie, to już wcześniej przykręciłem jako wykończenie dachu, bo była w tym miejscu szpara, a teraz jest zabezpieczone. Także myślę, że ten klej jest najlepszym uszczelnieniem. Tutaj tak, w środku widać to. Też uszczelnione, przykręcone. Jak zastygnie, to
to będę mógł to odrapać. A teraz biorę się do uzupełnienia wszystkich szczelin, ubytków różnych. Tak jak tutaj te śruby już zatkałem, tak muszę jeszcze w tej drugiej listwie to zrobić. Także przystępuję do, no i tutaj oczywiście tą krawędź też trochę ją sobie przeczyściłem i zaraz ją przeczyściłem, ale już się zabrudziła znowu. Dobrze, za chwilę mieszam trociny z klejem, zaklejam, suwklapę wyszlifowałem, tak to wygląda, te ubytki po zerwanych listwach, wypełnione taką szpachlówką kleju z trocinami. Także przygotuję sobie mieszaninę kleju z trocinami. Klej Wicol jest najlepszy do tego celu. Trochę trocin w miarę takich cienkich, takiego pyłu drzewnego właściwie. To mieszamy z klejem. Tak. Mieszamy trociny z klejem. Tak przygotowaną masą możemy obtykać wszystkie dziury. Zacznę tutaj od tej szczelinki. Od tej szczeliny zacznę. Bierzemy trochę masy i obtykamy we wszystkich szczelinach. No i potem oczywiście nie minie nas szlifowanie. Tak to wygląda. I tak po kolei całe wszystkie szpary w ten sposób trzeba obtkać. Przed malowaniem. O. Lepiej nie powtarzać, tyle razy nie poprawiać, tylko lepiej to zeszlifować nadmiar później, jak wyschnie. Tak to wygląda. Idę teraz tam te otwory uzupełnić, żeby tak to było jak tutaj. I to będzie na dzisiaj koniec. Będę obtykał dalej wszystkie szczeliny na łódce. Kończył szlifowanie oczywiście, ale w tym odcinku to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do zaś.